z tej strony Jojo i dzisiaj mam dla was recenzję nowości od Moju, chociaż już nie takiej nowości, bo trochę na rynku leży. Jest to kolejna modyfikacja 3x3 Windmill Cube, albo inaczej Fire Rings Cube. Różnie ta kostka była nazywana, spotkałem ją pod dwoma nazwami. No, YJ w formie Moju, czy nadal YJ, przypomniało się, że też taką modyfikację mieli. Wydali ją w nowej, odświeżonej wersji. Sama kość jest tylko lekko przerobionym Fisher Cube'em. Normalnego Fisher Cube'a trzymaliśmy dokładnie tak. Tą kostkę lekko tylko obracamy, zamiast dokładnie 45. Pozycja początkowa, załóżmy, wyjdźmy od tego. Fisher Cube 45 stopni, Windmill Cube odrobinkę więcej i mamy tą kość. Na co to wpływa? Odrobinę wpływa na sposób układania i na wygląd kostki, wiadomo. Przede wszystkim nie ma tu już dwóch kolorowych centrów. Każdy center, jak widzicie, tu jest center, ma jeden tylko kolor. Ale nie oznacza to, że jest łatwiej, ponieważ kostka nadal zostaje kością typu Super Cube, ponieważ jak zaraz wam zademonstruję, taki center, mimo tego, że ma jeden kolor, nadal musi być dobrze obrócony. No powiedzmy sobie szczerze, niby jest pomarańczowy na miejscu, ale na ułożoną kość to mi to nie wygląda. I jest to bardzo ważny element tego. Już to cofniemy. Co do samej kostki. Kostka porusza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale Moju już nas do tego przyzwyczaiło. Wszystkie te modyfikacje są oparte na dobrych trójkach typu Guanlong, Qilong czy Yulong. Nie wiem nigdy dokładnie, na której modyfikacji oparli właśnie te, na której kości oparli właśnie te swoje modyfikacje, ale poruszałem się naprawdę wspaniale. Ścigałem zakręty i to całkiem przyzwoicie. Jak widzicie, mniej więcej te 45 stopni praktycznie kostka sobie ścina. To samo będzie tyczyło się w tą stronę, chociaż tutaj trochę trudniej złapać to wszystko, bo jest po skosie, jak widzicie. Ale nie będziecie dużo korzystali z tego ścinania zakrętów, ale warto wskazać, dużo osób o to pyta. Co do trudności kostki, nie jest to nic trudnego. Kość jest w zasadzie troszkę trudniejsza od 3x3. Wcale tego paryta nie trzeba używać z obracaniem centrów, bo jeśli dobrze obrócicie już układając, no to ostatni center, nieważne jak będzie obrócony, jak widzicie, biały czy żółty, z każdej pozycji będzie kostka ułożona. Ważne jest to, że może wystąpić tutaj dość ciekawa sytuacja, którą już wam prezentuję, ale jest to sytuacja dobrze wam znana z Fisher Cube'a. A nie, tu nie występuje, no właśnie. Mój błąd. W tym jest mało ułatwienie, ponieważ w Fisher Cube'ie często było tak, że mieliście obróconą jedną krawędź. Wiele osób się pyta, co wtedy zrobić? Czemu mam obróconą jedną krawędź? Przecież tak się nie da. No to racja, na trójce się tak nie da. Tu, jak widać też, w sumie dziwne, że nie zwróciłem na to uwagi, układając tą kość tyle razy. Po prostu w Fisher Cube wszystkie krawędzie w tej warstwie też mogą być obrócone i nigdy nie widzimy, czy jest dobrze obrócona, czy źle. Przez co, jeśli ta jest źle obrócona, no to jakaś na górze też będzie źle obrócona. Tutaj ta sytuacja nie występuje, więc jest to małe ułatwienie. A sama kość na pewno wygląda dość ciekawie. Ja kostką, powiedzmy, bawiłem się kilka lat temu. Nie była to moja kość, ale też jakaś od YJ'a. No, ta bije na głowę sposób, w jaki się porusza. Bije na głowę jakością, bije na głowę wszystkim. I tak jak mówię, jest to fajna kość dla kolekcjonerów, ale czy warta zakupu? No, musicie się porządnie zastanowić, bo tak jak mówię, nie wnosi ona dużo więcej niż zwykły Fisher Cube. Dlatego naprawdę, jeśli szukacie czegoś nowego, nie jest to kość dla was. Chyba że nie macie żadnego Fisher Cube'a ani żadnej innej modyfikacji, to śmiało możecie właśnie od takiej kostki zacząć swoją przygodę z modyfikacjami. Będzie to fajna forma na start, fajny Super Cube. Ale jeśli już macie Fisher Cube'a, radziłbym poszukać czegoś bardziej zaawansowanego, może jakiś Ghost Cube czy inne modyfikacje, ponieważ ta kość zwyczajnie może wydawać wam się zbyt prosta. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!